Mówiłyśmy tutaj o sędzinie Gelsdorf, że ma wielki łeb, małe oczy jak u kobiety ze zespołem Downa, no, na Gelsdorf. Obrażona, wiesz, że ludzie w takim wieku są obrażeni. No nie powinni zachowywać się jak dzieci. W sensie charakteru, bo wiesz, dziecko jest bardzo inteligentne, mądre, ale wiesz, przeszkadza mu charakterek, bo dziecko chce mieć wszystko. Radia Maryja, serdecznie witam pana posła Krzysztofa Tchórzewskiego, byłego ministra energii. Szczęść Boże. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie. Średnio o 12% więcej zapłacą za prąd w 2020 roku odbiorcy Taurona. Tak wynika z wczorajszego komunikatu Urzędu Regulacji Energetyki. Tyle tego prądu używać. Z drugiej strony jednak tenże sam urząd podał, że ceny gazu dla gospodarstw domowych spadną. Panie ministrze, czym podyktowane są te decyzje, chociażby właśnie tutaj o podwyżce, tutaj o obniżeniu i dlaczego spośród tych czterech operatorów trzech zostało zamrożonych, jeśli o ceny, a tylko w przypadku jednego się zmieniły te ceny? Jeśli chodzi o sposób ustalania cen, to Urząd Regulacji Energetyki zbiera na początku grudnia informacje od poszczególnych spółek, jak się zmieniły ich koszty. I to dotyczy tylko, mówimy o cenach regulowanych, czyli ceny regulowane to są ceny dotyczące tych czułych odbiorców, jakimi są obywatele oraz odbiorcy komunalni. A więc to tylko mówimy o tej dziedzinie, gdzie URE dyktuje ceny, bo w pozostałych przypadkach ceny są umowne. Więc w zależności, bo jakiej cenie dany dostawca sprzeda. I w tym przypadku wszystkie składniki cen są brane pod uwagę. Więc u tych trzech pozostałych dostawców no, URE zwrócił uwagę na pewne jakby mankamenty związane z wnioskami złożonymi. Radio to FM Eurokoncita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra. Radio Koncita. To FM Eurokoncita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra. Energia. To FM Eurokoncita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra. To FM Eurokoncita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra. Ze względu na to, że polityka Unii Europejskiej jest w kierunku antyemisyjnym, więc my mamy... Tak, FM Eurokoncita, Barbie, Baby, Langström. Podatek emisyjny, te opłaty za dwutlenek węgla są znaczne. Natomiast należy podkreślić to, że przy tej polityce, która do tych czas udało nam się prowadzić, to... No to FM Eurokoncita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra. W porównaniu do roku 2015 dotychczas niewiele wzrosły. Natomiast nie wzrosły dlatego, że... Nie chcą płacić, nie ma energii, proszę Państwa. Energii, tak samo jak na Szeligowskiej ogrody Lazurowa, firma Woodwood. Nie też do kierownika przyszedł pracownik po pieniądze i nie chciał mu kierownik Sławomir Pietras, no nie chciał płacić. Woodwood. Po prostu, bo to, że rzekomo niedokładnie tam pracował, wykonywał rzekomo niedokładnie. No to skoro niedokładnie, to trzeba mu wierzyć. Dopalić. Czyli nie zapłacić. I tak robi Radom. No to więc po co oni ten Radom tu zatrudniają? Ale proszę Państwa, w ogóle policja nie chciała przyjechać, o czym w ogóle my mówimy. Rysio tam dzwonił, kierownicy w ogóle dzwonili. Nasz dopiero mnie się posłuchali, bo jestem tym dzieckiem policyjnym. Też kilka razy dzwoniłem, ja mówię, proszę przyjechać, bo chcę pobić kierownika. Facet wielki, 2 metry, nazywany grubą świnią. No, przyjechała policja i w tę bramę wjeżdża. Ja mówię, tu, biegnę. A oni za mną jadą po prostu, na zakręcie w lewo. Do budki, tu kierownik jest. Powinni aresztować tę świnię. Ale że zobaczyli, że kierownik z Radomia, świnia gdzieś tu Warszawa czy pod Warszawą, to dali spokój.
kocham Warszawę, kocham to miasto, bronię swego. Unia Europejska jest taką wyspą, no, kocham Warszawę, świata, kocham to miasto, bronię swego, bronię swego. No i ta firma Łódź, na Szeligowskie już zbudowała od roku, tam chyba już ludzie mieszkają, tam koło Rysia, przecież ja tam nie chodzę, nie będę sprawdzać. Trochę ta nasza praca jest trochę zjechowa, w ciągu ostatnich 5 lat udział Unii Europejskiej, państw Unii Europejskiej w całej emisji światowej zmalał z 10% do około 7%, nawet się zbliża do 6%. Z jednej strony troszeczkę z powodu redukcji emisji, ale zasadniczo, że ta emisja na świecie wzrosła. W Indiach, które się dynamicznie rozwijają, ilość zużytego węgla w ciągu ostatnich 5 lat wzrosła o ponad 20%. Indie zbliżają się już do miliarda ton rocznie zużywanego węgla. Jeżeli porównamy Polskę, największego odbiorcę węgla, największego, że tak powiem, największej energetyki węglowej w Europie i nasze około 60 milionów ton przy miliardzie ton samych Indii, czy też około 200-kilkudziesięciu milionów ton w Unii Europejskiej do miliarda Indii, czy do Chin, gdzie trwa proces budowy 100 nowych, w trakcie jest budowa 100 nowych elektrowni węglowych w Chinach, więc praktycznie rzecz biorąc, no my tutaj trochę gnębiąc cenami energii nasz przemysł w Unii Europejskiej, no idziemy w poprzek konkurencyjności naszych na rynkach międzynarodowych. Tutaj też na poziomie Komisji Europejskiej potrzebne jest pewne otrzeźwienie w tej sprawie. Oczywiście ważne jest czyste powietrze, ważne jest to, czym oddychamy i ważne jest, jak to wszystko wygląda, ale w tej dziedzinie w Polsce zrobiliśmy już bardzo dużo, a w tym momencie już walczymy nie tyle o samo czyste powietrze w Polsce, co o klimat. O to, czy ten klimat będzie się ocieplał, czy nie i w jakim zakresie. Więc to są takie no, z jednej strony bardzo szczytne cele i bardzo dalekie, z drugiej strony no, jesteśmy tu i teraz w takich, a nie innych warunkach, więc musimy to wszystko robić na zasadzie raczej ewolucyjnej, a więc powoli, niż rewolucyjnej, dlatego że Polska no, nie może się równać. Ja w Komisji Europejskiej twardo stawiałem sprawę, że my mamy start o połowę okresu czasu krótszy. Oni startowali na poziomie 45 roku, my na poziomie 89 roku. A więc jak widać, prawie 45 lat mamy opóźnienia w stosunku do innych państw Unii Europejskiej. I to nasz start jest związany też z ich biernością i z ich bezczynnością w stosunku do Rosji, bo wcale nie musieli iść na wojnę z Rosji, tylko mogli ostrzej sprawę stawiać i niekoniecznie byśmy się znaleźli w orbicie rosyjskiej. No ale tak się stało, jak się stało, więc teraz też powinni nam trochę, że tak powiem, wybaczać, że wolniej w niektórych sprawach idziemy, no bo nasza gospodarka jest młoda, dynamicznie rozwijająca się, ale z perspektywy lat do tyłu i tak dalej słabszą gospodarką, bo jest, no mamy do nadrobienia bardzo dużo. Stąd w ramach Komisji Europejskiej ta walka o przejściowy okres. Widać wyraźnie, że biorą to w Komisji Europejskiej pod uwagę, więc uważam, że nasza strona powinna być w tej sprawie zdeterminowana, tak jak dotychczas jest, tak powinna być zdeterminowana dalej i powinniśmy iść swoją drogą, tak żeby, że tak powiem, i ludziom lepiej się żyło i jednocześnie, żeby klimat i powietrze na tym zyskiwało, ale nie tylko jedno, żeby kosztem poziomu życia ludzi, żebyśmy budowali że tak powiem, czystość klimatu i tak dalej, wyprzedzali innych. Temu jestem zdecydowanie przeciwny. Uważam, że nasza droga powinna być sensowna. Oczywiście walczymy o czyste powietrze, robimy jak najwięcej odnawialnych źródeł energii, ogłosiłem ten program Mój Prąd i tak dalej, ale też jeśli mamy zamykać elektrownie węglowe, to dopiero wtedy, kiedy ich się, że tak powiem, okres naturalnego zużycia kończy, ponieważ na to, żeby wydawać dodatkowe, już trzeba powiedzieć, że około 100 miliardów złotych w najbliższych latach, a docelowo razem to się liczy około 100 miliardów euro, żeby sobie całkowicie poradzić na przejście gospodarki niskoemisyjnej, całkowicie w Polsce, z transportem.
łącznie. To naprawdę są pieniądze jeszcze dla nas nieosiągalne. Widać wyraźnie, że Unii Europejskiej nie stać na to, żeby nam w tym mocno pomóc. Więc tutaj musimy iść swoją drogą. I też widać wyraźnie, że jako Polacy radzimy sobie, jesteśmy, Polacy są zaradni, coraz lepiej pracują. Mają opinię na zachodzie ludzi pracowitych, więc przed nami, tak powiem, w moim przekonaniu dobra przyszłość, ale powinniśmy się swojej drogi przybyć. Panie ministrze, wspomniał pan o zamykaniu elektrowni węglowych, o tym procesie dekarbonizacji. Podczas tego ostatniego szczytu przywódców Unii Europejskiej doszło do porozumienia między państwami członkowskimi właśnie w sprawie osiągnięcia przez Unię Europejską celu neutralności klimatycznej. I tutaj dekarbonizacja to jedna strona medalu, ale panie ministrze, jak w tę politykę Zielonego Ładu wpisuje się gaz ziemny, w który Polska przecież właśnie sporo inwestuje? Gaz ziemny jest paliwem przejściowym według Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o nowe elektrownie, takie jak Kozienice czy nowo budowana Ostrołęka, to ta emisja dwutlenku węgla jest tylko około 17-18% wyższa węglowa od gazu, więc to jest porównywalne, to są porównywalne emisje, więc według Komisji Europejskiej już finansowanie gazu się kończy i oni też także chcą, żeby odchodzić także w energetyce od gazu, a Polski na to w najbliższej perspektywie nie stać się. My musimy tutaj, dlatego mówię, musimy się swojej drogi trzymać i gaz jednak jest z punktu widzenia przynajmniej niskiej emisji dużo czystszym paliwem. Czy my musimy te wszystkie kroki robić powoli? Z gazu powinniśmy korzystać. Dywersyfikację gazu robimy. Piping Park buduje się dobrze. Rozbudowa gazoportu w Świnoujściu na 7,5 miliarda metrów sześciennych w Tomku. Także wydajemy około 8 miliardów złotych do 2022 roku na przebudowę w Polsce sieci gazowej, żeby gaz był dostępny dla 80-90% ludności Polski. W takim kierunku idziemy, więc to gaz to jest nie tylko z punktu widzenia ekologicznego może mniej, ale to jest olbrzymia wygodna dla ludzi, no, nie trzeba tego opału nosić, nie trzeba pieca czyścić, nie trzeba tutaj szereg różnych rzeczy pozytywnych na tym stoi, więc gazyfikacja jest rzecz bardzo ważna. Tak, Zielony Ład, o którym tak wiele jest mowy w Unii Europejskiej, które także wpisuje się właśnie odchodzenie od gazu ziemnego, o czym pan minister mówi, ale widzimy, że no, również te tendencje na Europie są, w Europie są różne, ponieważ spójrzmy chociażby na ten niemiecko-rosyjski gazociąg Nord Stream 2. Widzimy, że tutaj prace trwają i też nie za bardzo jest taki trend, aby odchodzić od tego, ale panie ministrze, za 3 lata przestają obowiązywać kontrakt jamalski, którego Polska nie przedłuży. Na ile jesteśmy przygotowani, aby uniezależnić się od dostawy gazu płynącego z Rosji? Dodajmy, że dostawy realizowane właśnie z kierunku wschodniego stanowiły w ubiegłym roku ponad 66% ogółem sprowadzonego za granicę gazu. To jest kwestia tego typu, że te pozwolenia budowlane przez się zostały dane i ten nasz gazociąg będzie fajny, który będzie dostarczał do nas gaz z Norwegii. Jest realny. Wszystkie te sprawy właściwie różnego typu przeszkód uskodnień zostały przewalczone i one są rządem duńskim. Polska się domówiła, więc mamy właściwie zapewniony ten gaz. I trzeba powiedzieć jedno, że my dysponujemy już wydajnością około 1,5 miliarda metrów sześciennych gazu z własnych źródeł, czyli z własnych źródeł, które Polskie Naftowe i Gazownictwo zakupiło pola gazowe, udział pola gazowych w Norwegii. Z tamtej strony też będzie dużo, coraz większa ilość naszego gazu własnego płynęła, nie tylko zakupionej. To powoduje, że będziemy bardziej przewidywalni co roku. Jest to druga rzecz, że gaz skroplony robi się coraz tańszy, a więc tutaj też to bezpieczeństwo, rozbudowa gazoportu w Świnoujściu do 7
pomija zabytków przestrzennych. No i także jest planowane jeszcze ujęcie morskie, to znaczy, że podstawianie bezpośrednio statków, więc taki gazopłot w formie statku, jak to już w moim będzie, więc się nie postawili, więc tutaj też jest rzecz, rzecz już jest w toku, też wykazać także do takich operacji, także przygotowuje, więc my jesteśmy na dobrej drodze, żeby być na tyle, mieć pełną dywersyfikację dostaw gazu, żeby być pewni, że ten gaz będziemy mieli w takich ilościach, jakich nam jest potrzebny. Panie ministrze, serdecznie dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Mówimy z Panem Bogiem. Naszym gościem w aktualnościach Gdynia był pan poseł Krzysztof Tchórzewski, były minister energii. Który taką decyzję wydał. A jeżeli pierwsza prezes Sądu Najwyższego wydała opinię, to no, opinia, znaczy nie wiem, bo decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego. Więc myślę, że to zamyka całą tę sprawę i nie ma co dyskutować, dlaczego inny sędzia będzie teraz podważał po pierwsze wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, a po drugie to, czy inny sędzia może orzekać w jakiejś sprawie. Więc skoro mówimy o sądach, to zmienimy ten temat, ale pojąć jednak przy temacie sądownictwa, chciałem panią zapytać o pewne konkretne rozstrzygnięcie, to znaczy o rozstrzygnięcie z zeszłego piątku. Chodzi mi o sprawę z aktywistą Jana Śpiewaka, który dostał prawomocne uznanie winy, jednak nie zławienia.